wyciszanie ściany, instrukcja wykonania adaptacji akustycznej przedścianki za pomocą materiałów wygłuszających bitmat. Na początku obwód stelaża należy odsunąć od ściany o 5 mm. Następnie zmierz wysokość i szerokość wygłuszanej ściany, a potem przygotuj profil pionowy CW tak, aby był on o 1,5 cm krótszy od wysokości ściany. W następnym kroku przyklej taśmę T35 Bitmat na 4 profile. Strony styku i przymocuj je kołkami, które mają być od siebie oddalone maksymalnie o 60 cm. Potem zamontuj pionowe słupy w odstępach co 60 cm. Połącz piankę Bitmat R140 20 mm z pianką Bitmat K19S i dotknij na odcinki o wymiarach 100 cm na 61 cm. Nanieś klej K500 Bitmat na ścianę między słupkami, a następnie wklejając zamontuj przygotowane wcześniej arkusze 61 na 100 cm połączonej maty R140 20 mm oraz K19S. Kolejnym krokiem jest montaż płyty karton gips. Zalecamy wersję akustyczną. Nie może on stykać się z sufitem, podłogą i ścianami, dlatego odsuń go na odległość 12,5 mm od podłogi i sufitu, a od ścian na 5 mm. Do montażu pierwszej warstwy płyt karton gips użyj blachowkrętów 3,5 mm na 25 mm. Nie przekraczaj odległości 75 cm między blachowkrętami. Łączenia płyt karton gips zamaskuj masą szpachlową. Rozłóż na podłodze matę Bitmat LG2 i nanieś na nią klej w sprayu K500 Bitmat. Następnie oklej całą ścianę matami Bitmat LG2. Na tak przygotowaną ścianę zamontuj drugą warstwę płyt karton gips. Pamiętaj o odsunięciu ich od podłogi i sufitu o 12,5 mm, a od ściany o 5 mm. Do montażu użyj blachowkrętów 3,5 na 45 mm. Po przykręceniu płyt karton gips zamaskuj łączenia płyt masą szpachlową oraz taśmą łączeniową. Zabezpiecz podłogę, sufit oraz ściany taśmą ślizgową i wypełnij masą szpachlową wolną przestrzeń pomiędzy ścianą, sufitem, podłogą a płytą karton gips.
Na koniec pokryj całą ścianę masą szpachlową i pomaluj farbą na wybrany kolor. Dodatkowo polecamy zamontować panele akustyczne, aby zlikwidować echo i pogłos.